Witajcie ponownie, drodzy spokrewnieni. Witam was w już 12, jeśli dobrze liczę, odcinku naszej przygody w Vampire The Masquerade Redemption. Witam was razem z Morganą, która tutaj przycupnęła obok mnie, bo czeka na żarcie. Morgana, obiad będzie za godzinę, ok? Jak nagram tutaj materiał, tak? Dobrze. Ok, mam nadzieję, że... O, proszę. No co byś chciała tutaj? Ech, zwierzątka, no pokaż się naszym widzom. Dawno cię nie widzieli. Ja wiem, że bardzo lubisz tak. Znaczy nie masz szczególnego parcia na szkło, tak. Także witam was, moi drodzy, jeszcze raz bardzo serdecznie. Wybaczcie ten przerywnik, jeśli przyszliście tutaj po konkrety, ale już za momencik zajmiemy się zwiedzaniem ulic zachodniego Londynu i postaramy się poszukać innych spokrewnionych, to znaczy innych wampirów, gdyż tak właśnie w świecie mroku i w świecie wampira maskarady określane są wampiry. Także kontynuujmy. Tonia Morgana, kontynuujemy. Także chodźmy na... My garments have moldered away with age, as my body would have, were I not one of the damned. I cannot wander the streets clad thus. I have need of suitable garments. Boy, you need a lot more than some new clothes, you freak. You need to hand over your wallet. I know not thy language, but thy intent is clear from the mask that obscures thy eyes. Thou art a common cutpurse. What? What's this about a purse? Shut up and give me your money. I shall give thee my blade instead. Yeah! Are you crazy? Okay, to było niezłe. Please don't hurt me. Take my gym bag, please. You need clothes, right? I got clothes. You take them. Just don't hurt me. I thank thee for this gift. Go forth and steal no more. Right. Okay, I'm gone. To było dobre. O, proszę. Jesteśmy już ubrani bardziej stylowo, w bardziej współczesne ciuchy. Elegancko. Co prawda dalej latamy z mieczem, no ale ważne, że nikt się z tego powodu nie denerwuje. Dobrze, ok, sprawdźmy mapę. Tu się obecnie znajdujemy, jesteśmy w takim jakby... Czekaj, stąd wyszliśmy, to jest Stowarzyszenie Świętego Leopolda, poszliśmy tu w dół. No dobra, pozwiedzajmy. Jak zwykle będę się trochę pewnie gubił z początku. Morgana, obiad za godzinę, tak? Tu jest jakiś sklep, musimy tu zajrzeć zdecydowanie. O! Sklep z różnymi artefaktami i tak dalej. Porozmawiajmy z tym panem. Hail and well met, keeper of the curio shop. I am Christoph. Well. What have we here? Thy shop displays items of great import. We would examine thy wares. Very well then, Sumner Montague at your service. Okej. Okay. O, super, pan ma krew, znakomicie. Mogę też sprzedać te rubiny, na pewno mogę sprzedać te nadprogramowe amulety, znaczy naszyjniki. Okej, okay, tych rękawic on nie przyjmuje, on przyjmuje tylko błyskotki, dobra. Okej, okay, broni mu nie sprzedam, żadnych takich rzeczy ofensywnych, ale mogę mu jeszcze sprzedać to. Dobra, 1600, na pewno musimy kupić... pewno musimy kupić trochę krwi. Potrzebujemy tego jak nigdy dotąd. Scroll of Awaken to na pewno też się przyda w przyszłości. Może ze dwa kupię, a za resztę kupię na razie krew. Dobra, i 500 sztuk złota sobie zostawimy. A pleasure serving you, Christoph. Good day. Do come back when you have more trinkets. Okay. Or more cash. Okej. Dobrze, wreszcie mamy trochę krwi. Możemy też podleczyć swoje zdrowie. Niezła muzyczka w tym sklepie z osobliwościami. No, dobrze. I tak już
z grubsza ozdrowieni, możemy ruszać na dalsze zwiedzanie Londynu. Dobrze, stamtąd przyszliśmy. Okej, to pamiętam to zejście. Dobrze, tu jest jakaś pani. Tu jest pan policjant. Dobrze, tam jest zejście w dół. Tu jest zejście chyba na linię metra. Tak, tam jest metro, okej. Czyli wydaje mi się, że tu mamy chyba z grubsza wszystko sprawdzone. Jeszcze się cofnę. Może będę tak trochę niezgrabnie tu zwiedzał, ale... Okej, tu jest zejście w dół, czyli tam też było, więc to powinno się tak czy siak łączyć. Dobra. Tu jest jakiś klub. Okej, tutaj musimy zajrzeć koniecznie. Okej, tu jest tamto zejście, o którym wspominałem wcześniej. Tutaj widzę, że chyba nie przejdziemy dalej. Okej, tutaj dalej przejścia nie ma. No to cóż, pozostaje nam tylko zajrzeć do klubu. Ostatnia miejscówka tutaj, bo potem dalej jest tylko zejście do linii metra. To może do metra pójdziemy później, nie? Morgana, akceptujesz. Dobrze. Go. O, proszę. Czuję się co najmniej jak w klubie Asylum z Vampire the Masquerade Bloodlines. Albo w The Confession Club. Zobaczmy, kogo tutaj spotkamy. Może tutaj w końcu natrafimy na jakiegoś wampira. Na innego spokrewnionego. O, tutaj możemy z kimś porozmawiać. Jegomość imieniem Pink. Bottoms up. Blood's a bit diluted here, eh? What, you fresh out of the grave? Newly embraced? Oh. You look it, with that deer in the headlights look pasted on your gob. Do not presume to mock me, whelp. I am far older than thou knowest, and have no patience for the likes of thee. Well, well, well. Oi, barkeep! Get this antique bloodsucker a swig of vitae, courtesy of Pink of Clan Bruja. Don't water it down, you mortal worm. This'll put some color back in your cheeks. Heir of the bat that bit you. Thou art Bruja? Oh. Art thou a Promethean? You must be a fossil. The Prometheans are ancient history. Those nutters are long dead, along with their utopian ideals. What a load of batshit that was! What's your name, you crusty old relic? Forgive me. I am Christoph Romuald. Oh, Christoph Romuald. Christoph Romuald, once of the Order of the Sword Brethren. Once a Promethean Bruja. And now... Now I know not what. Weary. Alone. And damned, I can't help. But no one is alone with old Pink around. Especially not a fella Bruja. Here's to Christoph, the last of the Prometheans. Welcome to the new world, Squire. Hope you like what we've done with the place. So, where will you be creating your Promethean paradise on Earth, Squire? All I wanted was to be with my Inesca. A bit of crumpet, eh? I've heard of worse paradises, no mistake. But fair Inesca was taken as ghoul by that Zemitzi monster Vukutlak. After such horrors as I have endured, after losing so much, I awake to find... I have finally lost all, for I have lost her. Yeah, not so fast, Squire. There's two ways your bird might be around. Ghouls can live as long as us licks. Of course, you need a constant supply of Zemitzi blood, or she'll fall apart faster than Thatcher's reforms. And if one of them fiends embraced her, she'd be around today as one of us. Well, as a Zemitzi. Thou dost compound my misery. I dare not hope such a thing. 'Twould be a curse if fair Inesca lived in such a state for 1,000 years. Take it from old Pink. Anything's better than the quiet of the grave. There's hope even for us licks. We can climb the path to the summit, or some such. Thou art on the road of humanities?
Something like that. Thou speakest true. Should Aneska have been preserved for lo these many centuries, I shall seek after her. Whether she is ghoul to that monster, Vukutlak, or one of his vampires, I shall find her. Find her and destroy him. He will pay in angry blood. And if I find only her grave, I shall be exceedingly glad for her soul. Rare thing, such passion in Lix. Bloodless pack of cowards these days. Tell you what, I'll help you find this bird, Aneska. I hate the Zumitzis too. I could enjoy sinking me fangs into a fiend or two. Okej. Milordzie Pink, to naprawdę będzie zaszczyt. Akceptuję twoją ofertę. Milord Pink, thou art honorable. I accept thy kindly offer. You need me to tell you what's what? The Camarilla have a million little rules. Wipe yourself with the wrong hand, and these licks will call down the Justicars on you. What? Nothing, just a joke. Thou art unlike the vampires of my world, for most only assisted me for their personal gain. Well, what's left of us, Bruja, gotta stick together. Even if you are a moldy old fossil. So, where did you last see this bird of yours? I last beheld Aneska before the collapse of the Zimitzi stronghold in Prague. I have since learned that the Zimitzi have traveled from thence to London, and by sea to a land west of London called New York. Perhaps this New York lies within Ireland. No, ever since the famine, Ireland lies within New York. There are isles west of Ireland? Yeah, something like that. Little place called America. The United States thereof. United States. An auspicious name. For I wish my own state reunited. Oh, you're breaking my heart. Perhaps in New York shall we find a criminal named Giovanni. Giovanni? They ain't one guy. They're a whole clan. A whole clan of criminals. They snacked on old Cappadocius and sucked down all his juice. The entire Cappadocian clan is gone. And the Giovanni have their power. I'm not surprised. The Cappadocian clan seemed oddly gullible and ripe for domination by schemers even in my day. What became of the Bruja? What hasn't? The Bruja are all kissed and made up with the Ventru now. Oh. In one big happy family called the Camarilla. The Toreador, the Gangrel, the Nosferatu, the Loony Malkavians, even the Tremere are bosom buddies. Out of fear of Gehenna, mostly. Our real enemy is the Sabbat. Made up of the Zumitzi, the Lysandra, and a pack of the most vicious licks in the world. I don't care for the snobs of the Camarilla any more than the next lick, but I don't want to dig my way out of a bloody grave. That's what the Sabbat do to you. Beat you to the brink of death, then bury you. When you start starving, you claw your way to the surface, the madness killing any bit of humanity in you. So I work with the Camarilla against the Sabbat. My past is dead, and I am no longer a pawn servicing the whims of the elders and their jihad. It ain't good to be alone out there. It helps to have a gang at your back. Especially if you want to find this Aneska. I can't help you find the Giovanni, but I can help you find out about any bootleg shipping. The filthy Setites run all the bootleg shipping in London. I know a Setite knocking shop on the East End. Now let's put the boot into some snakes, but watch yourself. The Setites are a real bad seed. Knocking shop? I know you had them in your day, Chris. Even a geezer like you can't be older than the world's oldest profession. Now come on, we're gonna need some supplies. You can sell some of that old junk and get some real weapons. We require an armorer and an alchemist. Something like that. No nieźle, sporo się tutaj dowiedzieliśmy. Spróbujmy to podsumować. Mamy nowego towarzysza o wdzięcznym imieniu Pink. Jest on punkiem należącym do klanu Brucha i tutaj należy się drobne wyjaśnienie.
gdyż jest pewna różnica między starożytnymi Brucha a tymi współczesnymi. Starożytni Brucha Brin byli także zwani Prometejczykami i tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, starali się oni wspierać ludzkość i żyć jakoś z nimi w symbiozie. Dlatego właśnie no, starali się też ich jakoś prowadzić, zbudowali też własną utopię zwaną Kartaginą, która później została niestety zrównana z ziemią przez klan Ventru. Ale w każdym razie współcześni Brucha są, można powiedzieć, tacy bardzo antysystemowi. Współcześnie, w najnowszej wersji podręcznika do Vampira Maskarady, klan Brucha należy do anarchistów. Także hołduje zasadzie Maskarady i nie ujawnia się przed światem ludzi, ale jednocześnie stoi w opozycji do Camarilli. Tutaj natomiast mamy trochę starsze czasy, dopiero przełom XX i XXI wieku. Także jeszcze Brucha znajduje się w formacji Camarilli, czyli tajnego syndykatu wampirów, którego pierwszą zasadą jest właśnie maskarada i, że tak powiem, zarządzanie światem zza kulis i ukrywanie istnienia wampirów przed światem zewnętrznym. Dobrze. Pink dołączył do naszej drużyny i powiedział, że pomoże nam w poszukiwaniach Aneski, a także tych wszystkich transportów, które Cimici organizuje, gdyż jeśli wyśledzimy te transporty, to nam pomoże też prawdopodobnie dotrzeć do Aneski i pomoże nam też dotrzeć do samego Hukudlaka i rozprawić się z nim. Okej, porozmawiajmy jeszcze z barmanem. We have a wide selection of vitae for your dining pleasure. We have blue collar brews, white collar cocktails and pink collar daiquiris. We've got young blood, old blood, tainted blood and blue blood. We've got innocence, we've got experience, uptown, downtown, Park Avenue matrons and Bowery wino. Our special of the day is a succulent free-range virgin fresh off the bus from Iowa, free of additives and preservatives. You'll find it a tart blend with a crisp and refreshing afterbite. Nieźle. Okej, okay, u tego pana można kupić tylko krew. Okej. Okay. I na razie mamy dosyć, ale dobrze wiedzieć, że tu też jest do kupienia. Okej. Okay. Myślę, że możemy się stąd zawijać. Mamy aktualizację dziennika. Mamy zinfiltrować siedlisko Setytów. Dobrze. Właśnie. Setyci to również jeden z wampirzych klanów. Współcześnie są oni nazywani jako Ministerium, ale dawniej nazywali się Setytami, tudzież wyznawcami Seta. To klan takich, można powiedzieć, oszustów i hochsztaplerów. I oczywiście utrzymują, że wywodzą się właśnie od starożytnego boga Seta. Egipskiego boga. All these horseless carriages and electric lights must be too much for your little medieval mind, eh, Chrissy? They are marvels indeed. They are marvels indeed. Yep, you'll be lucky to make it in the modern world. Better stick close to me. Okej, nie ma sprawy. Pink, czy ty masz w ogóle jakąś broń? Okej, okay, możemy ci dać tego shotguna, niech będzie. I chyba mam nawet jakąś amunicję dla ciebie. Ewentualnie, co ja ci jeszcze mogę dać? Mogę ci dać ten pistolet i dać ci też... Okej, okay, masz już jeden, ale dam ci jeszcze amunicję do niego. Masz jeszcze trzeci pistolet, a co? Dobra. Sprawdzę sobie jeszcze jedną rzecz. Dobra, tak jak myślałem, ten miecz jest podwójny. Okej. Okay. Będziemy musieli się pozbyć tych notatek, bo do niczego nam się nie przydadzą już. W porządku. Musimy się udać... Jesteśmy w zachodnim Londynie, a musimy się udać do... zachodniego Londynu... przepraszam. Jesteśmy w zachodnim Londynie, musimy się udać do wschodniego Londynu, czyli musimy... Czyli musimy zahaczyć o metro. Chodźmy tędy. Setyci, jak wspomniał Pink, prowadzą dom publiczny. Okej, okay, chodźmy tutaj. I should bring you up to date on the modern world, Christoph. Let's see. Against all odds,
Peddlers and money changers defeated the priests and the nobles, so now merchants rule the world. Okay. Peasants rule themselves by voting on who gets to be king in his court. And some people still believe the world was created in 7 days, even though men have walked on the moon. Mm-hmm. Oh, okay. Okay. I shall see to it thou joins them on the moon if thou dost not cease thy foolery. You'll see, mate. You will see, mate. Tak, typowy Brytyjczyk. Dobrze. Jesteśmy we wschodnim Londynie, czyli póki co idzie wszystko zgodnie z planem. Okej, musimy udać się do wspomnianego domu publicznego. Okej, musimy się udać, musimy iść w prawo. Oho, to zdecydowanie jest klub Setytów. Wszystkie te egipskie wizerunki, tak, to tego szukamy. Brace that tender art of yours, Chris. These damned Setite snakes ghoul the working girls and boys and sell them to mortals and kindred alike. Kindred pay to feed on the poor harlots, and the Setites feed on the mortal customers. The juice bags leave tired, but they never suspect a thing. Cozy as you please. The mistress of the place is a Setite called Lucretia. She sells some of their ghoul slaves to the Sabbat in America. And runs drugs and weapons through those cargo ships of yours. Maybe she's picking up some extra cash moving mud for the fiends. Okej. Okay. Zbierzmy wizytę tej Lukrecji. Jesteśmy w środku. Tutaj jest bardzo fajna muzyka. Hey boys, I've got what you want. Love, you don't even know what I want. Fresh blood. I take it back. I guess you do know after all. Okay. Come upstairs. I'll flush those white. Z tą panią możemy porozmawiać. Don't kill me. I'm not one of the Setites. I'm from Clan Toreador. Oh. Prove it. Who are Cry Cry Cry? You mean the American band Cry Cry Cry? Aren't they that acoustic trio that, even though they're all songwriters, only does covers of songs by other groups and performs the most depressing? Enough! She's a Tory, all right. Please protect me. I'll help you with whatever you need. Come upstairs. Okay. I'll flush those white cheeks. Okay, perhaps you will be a valuable ally. Albo, oh, we offer protection even if you can do nothing to help us. We offer protection even if you can do nothing to help us. Oh, thank you. Thank you for freeing me. I've been trapped in that damn brothel for nearly a year. I was kidnapped by a handsome Setite who came to see me sing in a club. Come upstairs. The snakes wanted you to give the mortals some bloody cheeks. Good fun, eh? Slip them a little taste of Cain's kiss, did ya? Most mortals love the delirium that comes from being a blood donor to a vampire. Especially the way I do it. Where is their leader? We have questions about illegal shipping. That would be Lucretia. She's horribly powerful. She lives in the Temple of Set below the brothel. I can't truly be free of her blood bond until she's dead. If anyone knows about shipping, it's her. She knows everything the Setites know. Great. How do we get to her? In the storage area. There's a locked door behind a cheesy-looking stage backdrop of the Valley of Kings. There must be some secret way to open the door, but I don't know what it is. Okej, okay, czyli Lukrecja kryje się gdzieś tutaj. Musimy znaleźć tajne przejście. Dobra. Nie będę już nikogo atakował, póki co, obiecuję. Chyba ping nam się zablokował. Return to me. Stand thy ground. Okej.
Scena, nice. Zacny mają tu lokal. Super jest to, jak całkowicie zmienia się ta gra, kiedy zmieniają się czasy. Muzyka, wszystko. Okej. Dobra, tu jest tylko jakiś magazyn. Nic tu nie mogę zrobić. Tak, to jest zdecydowanie siedziba setytów. Czy jest tu jakieś zejście w dół z tej sceny? Return to me. Teraz Lili nam zaginęła. Lili by też potrzebowała jakiejś broni. Tak swoją drogą. Okej, ona ma jakieś noże do rzucania, okej. O, tędy zejdziemy do głównej części klubu. Co my tu mamy? Musimy chyba poszukać jakiegoś przełącznika. Okej, zastanówmy się. Okej, Lili wspominała, że musimy szukać przejścia w magazynie, więc wróćmy do magazynu i tam powinien być jakiś wichajster. Jest i wichajster. Bingo. O proszę. Złóżmy wizytę klanowi setytów. Na razie jest tu dziwnie spokojnie. Aha. To the abyss with you. Na mnie jakąś dziwną klątwę chyba. Dobra. Już po krzyku. Hey, Chris. Look at old Set gobbling up Osiris. Filthy snakes. Their worship of Set is frightening. I've seen such horrible things. Okej. Bloodstone, dobrze. To się przyda do uzupełnienia krwi. Okej.
Ach, ja mam dalej chyba włączony pewien kod. Ach, no nic, mam nadzieję, że w tym odcinku mi to wybaczycie. Bierzmy się za nich, musimy odnaleźć Lukrecję. Dobrze, Krzysztof. Lili, dajmy tobie broń, co? Tą nieco lepszą. O, poison antidote. W końcu będę mógł się wyleczyć. Chyba nie podzielał. A nie, to muszę mieć disease vaccine, coś takiego, okej. Dobra, otworzyliśmy główne drzwi. Idźmy dalej. Lili, ty możesz zebrać amunicję. I lećmy dalej. Bierzmy się za nich. O, proszę. Setyki są uzbrojeni nawet w broń palną. Kto by pomyślał? I miotacze ognia. O, zapas krwi. Zdecydowanie musimy to wziąć. Przełączamy kolejną dźwignię. To nam powinno otworzyć przejście na kolejny poziom. Lećmy dalej. O, świetnie, nowy pancerz. Znakomicie, to nam się na pewno przyda. Tu jeszcze jest jakaś skrzynia do otwarcia. Znaczy skrzynia, karton. Z jakimś zwojem, dobra. Cofnijmy się. Jest więcej magazynków. Bywa upierdliwe zbieranie tych przedmiotów, no ale... Dajmy Pinkowi, Lili damy amunicję do pistoletu. Okej. Okay. Jaka muza się teraz włączyła. Kontynuujmy. Sporo was tutaj. Okej, mamy dalsze przejście. Bierzmy się za nim. Kurczę, rzucili na mnie jakąś klątwę i nie mogę atakować. Przynajmniej na razie. Thank you.
jeszcze ktoś. O matko, jaką on ma broń. Wow, szkoda, że jej nie drochnął. Czy on miał Gatling Gun? Okej. Jeszcze więcej amunicji. O, krew, znakomicie. Zdecydowanie Pink musi dostać trochę krwi. Dobra, amunicja do shotguna idzie do Pinka. Dobrze. Czy tu znajduje się jakiś przełącznik czy cokolwiek? Tu są drzwi. O, poziom drugi. Znakomicie. Jesteśmy na poziomie drugim. Do tej ich lokalnej świątyni. Sama przyjemność z tym ogniem. Szczerze mówiąc, jak grałem ostatnim razem, wydawało mi się, że świątynia... Ostatnim razem jak grałem i tak sobie teraz i sobie przypominałem moją poprzednią rozgrywkę, to wydawało mi się, że świątynia Seta była później, ale no, myliłem się. Bierzmy się za nich. Kolejna dźwignia, dobra, ale zobaczmy, co jeszcze jest tutaj. Doskonale. Kolejne węże. Setycisz płyną z tego, że potrafią być zmiennokształtni i często właśnie przyjmują. We wish to know of thy shipping fleets. No. I często przyjmują właśnie postać węża. You will suffer the death of a thousand cats. To się okaże. Są pieniążki. Doskonale. Mam nadzieję, że granie jest czasem za głośno. Przycisk. Okej, ale póki co dostęp do niego jest zablokowany. Okej. Idźmy dalej. Pink się transformował w wilka? Ciekawe. Znowu mnie zaczarowali, cholera. Chociaż skrzynię sobie otworzę i mam jakiś skarb. O cholera. Uff, dobra. Przełącznik kliknięty. O, jeszcze jeden przyjaciel.
Dobra. O, jaka fajna skórzana kurtka. Zakładamy. Nice. Teraz to stylowo wyglądamy. Okej, okay, Pink dostaje tamtą. Okej, okay, nice. Mi się tak trochę zmienia ten wygląd, gdy nałoży się nowy ubiór. Nice. Okej. Okay. Okej, okay, Pink się skończyła amunicja. Ammo 11, ammo 0. Okej, okay, tutaj widać, gdzie jest amunicja. Dobra. Okej, okay, to przekażmy tu. Dobra, idźmy dalej. Uruchomiliśmy wajchę. Ta wajcha teraz zwolniła blokadę tutaj. Dobrze. O panie. Switch. Czy to... Okej, okay, a tam się otworzyło, okej. Okay. Bierzmy się za nim. Ale tu jest kolejny przełącznik. Oj, Krzysztof. Okej. Musimy chyba wrócić do wcześniejszego miejsca, bo z tego co pamiętam, to tam była... To tam były jakieś zamknięte drzwi. Krzysztof, czemu nie masz ubranej kurtki? No. Może to tam na środku się otworzyło. Dobra, tu byliśmy na 100%. Już nie pamiętam, jak te wajchy powinny być. O, jest otwarty tutaj, dobrze. Tego potrzebowaliśmy. I znowu mnie zaczęło bawić, no. Bierzcie go. I idźmy dalej. Rewolwery też przekażemy do Lili. Szkoda, że nie można dwóch naraz. Są mi kolejne drzwi. O proszę, już nas tu atakują na dzień dobry. I znowu te czary. Serio? Zamknęły, a ja znowu jestem zaczarowany. Musimy odczekać. Okej. Okay. Wróciła moc do Krzysztofa. Odzyskaliśmy nad nim kontrolę.
Wreszcie leży. Jeszcze ktoś? Jeszcze jakiś wąż? No dobra. Czy uda mi się jakoś ściszyć odgłosy samej gry? Chyba tak. Może to coś pomoże. Zawsze w pierwszej kolejności na Krzysztofa rzucają tą klątwę. No, w sumie im się nie dziwię. No cholera. O, okej. Okej, członkowie drużyny mogą wzajemnie wyciągać sobie te kołki, dobrze wiedzieć. Ma to sens. Świetnie. Okej. Musimy moich koleżków trochę podleczyć. Dobra. Lecimy dalej. Tam. Tutaj wyczyściliśmy wszystko. Lili, możesz wziąć tą broń jeszcze. Poziom trzeci. I od razu jest jadka. Doskonale. Tu są jakieś ukryte drzwi, ale tu jeszcze nie skończyliśmy ze wszystkimi setytami w tym pomieszczeniu. Doskonale. Okej, tu jest zamknięte. Bierzmy się za niego. Ach, już mnie musieli zaczarować. W tej grze tak brakuje aktywnej pauzy. Niestety, walka nie jest najmocniejszą stroną tej gry, ale fabuła jest świetna. Tylko ze względu na fabułę właśnie postanowiłem wrócić do tej gry. I na świetne postaci. A wiem też po komentarzach, że fabuła bardzo wam się podoba. Co mnie też bardzo cieszy. Czy chwila, musimy się tam cofnąć, zobaczyć, czy nie ma tam jakiejś wajchy. Jest jakaś wajcha.
Po dwóch stronach jest jakaś wajcha. Serio? Z góry mnie tak ten... No nic, dobra. Podbiegnij ping tutaj i tutaj jeszcze daj tą wajchę. I lecimy dalej. Zakładam, że teraz te dwoje drzwi po bokach się odblokowało. Tak, zgadłem. No proszę. Świetnie. Coś tam z droga pracy miałem. Doskonale. A, tu jeszcze jeden przyjemniaczek, dobra. Dobra, wszystkie takie gnaty niech idą do Lili. Pinkowi damy krew. Spokojnie, Lili, dasz radę. Dobrze, uff, grządka zdjęta. Nie jest z nimi prosto. Już go nie ma. Pięknie obrażenia krytyczne wchodzą. To mi się podoba. A jeszcze bardziej podobają mi się te funty, które zostawiają. Dobra, teraz Lili potrzebuje zdecydowanie więcej krwi. Przeładowuje. No nic. Kolejne węże oczywiście. Zobaczmy skrzynię. O, disease vaccine. Dziękuję bardzo. Wreszcie pozbyłem się jakiejś tam tej choroby. Możemy iść dalej. Haha. Masz, podłysy ty to. Ale raz znowu mnie tu zaczerwali. Doskonale. Cóż tu takiego jest? Doskonale. Nerwiające są te ich czary, naprawdę. O, piła motorowa tam jest. Piła mechaniczna. Z przyjemnością zrobię z niej użytek.
czarowali. Dobrze. Bierz ją, Krzysiek, bierz. Dobra. Okej, chyba mamy na... Jeszcze jeden wąż, matko. Okej, chyba mamy na razie spokój. Musimy sprawdzić tą piękną piłę. Damage 40. Toreadorka z piłą mechaniczną. Coś pięknego. Będzie dosłownie rozrywać serca swoich adoratorów. Dobrze. Kontynuujmy. Sprawdźmy najpierw, co jest tu. Nic ciekawego. Widzę, że Lili świetnie sobie radzi z piłą mechaniczną. Bardzo mnie to cieszy. Jeszcze chodźmy tutaj na prawo i pójdziemy dalej prosto. Wspaniale ta piła sobie radzi. O, binoculars. Okej. Zawsze to jakaś dodatkowa ochrona na głowę. Tu jeszcze weźmy kaskę i idziemy dalej naprzód. Tu się coś chyba ukrywa. O, okej. Idziemy na poziom czwarty, moi drodzy. Znakomicie, chodźmy. Nieźle, że już jesteśmy na poziomie czwartym. Próbujesz mi się zapytać, że cholera. Tam jest. Dobrze. Zmierzamy we właściwym kierunku. Zajmijmy się jeszcze tym panem. Doskonale. Czy to ta wspomniana Lukrecja? Sprawdźmy. Ale jeszcze pozbądźmy się jej sługusów. Te węże są co najmniej męczące, tak jak te cholerne myszoskoczki u Tremere. Jeszcze jakiś Boże, już chyba ostatni, co? Chyba tak, o! Kosztowności, to bierzemy, bo to można sprzedać. O, kolejne gogle. Dajmy je Pinkowi. Dobra. Uff. Dobrze. Czas skonfrontować się z Lukrecją. How sharper than a serpent.
is an ungrateful child. I hate you. I hope they kill you. Okej. Powiedz nam o wspomnianych dostawach. I uwolnij Lili, tak, i uwolnij Lili z więzów krwi. Wtedy możemy rozejść się w pokoju. Nay, tell us of thy shipping routes and free Lily of the bonds of blood. Then we shall part in peace. No, no peace with the Centaurs. We kill them. Quiet, Lubbock. Where do you come from? You sound ancient. You look so young. So young. And so foolish. I give nothing. And you have yet to pay for killing my worship. Okej. Wygląda na to, że się z nią nie dogadamy. O cholera. Jeszcze się na mnie pożywia. Musimy się pozbyć Lucrecji. Piła mechaniczna ponad wszystko. O cholera, Lili nie żyje. Zaraz ją wskrzesimy. Oho, druga faza. Damn! She's not dead! What dost thou mean? She is as dead as any canine I have destroyed. Pink is right. I still feel the tug of the blood bond. She can't be killed because she's got no heart. A lot of these damn snakes do that. They rip out their hearts and stuff them in a jug someplace safe. Oh. Then we must find Lucretia's heart. Mayhap we can bargain with it to secure the knowledge of the Prague shipments. Lucretia leaves the brothel a lot to go to a secret haven. I don't know where it is, but I've heard the guards talking about escorting her to the tower. What tower? The Bleeding Tower of London? I think so. To ciekawe. Okej. Czyli jeszcze musimy odnaleźć serce Lucrecji. Nie wiedziałem, że Sytyci praktykują coś takiego. Bardzo ciekawe. W porządku, rozdajmy punkty doświadczenia. Zdecydowanie więcej w Wits też, żeby nie popadać w szaleństwo. Większe Dexterity, by częściej trafiać. Zdecydowanie. Okej, siłę już mam na maksa. No to teraz Dexterity. Okej. Pink. Okej, Pinkiem może też pójdziemy w siłę, tak sobie myślę. I żeby był bardziej odporny na szaleństwo. Okej. No i spoko. Co z Lili? Z Lili na pewno damy większe dexterity. Wits też podbudujemy. Mamy.
Dexterity. Szkoda, że te inne rzeczy nie są opisane. Za jakie bronie dokładnie odpowiadają, byłoby znacznie prościej. Dobra. Okej, musimy znaleźć serce Lukrecji. Najpierw wskrzeszmy jeszcze naszą towarzyszkę. Dokładnie tak, powróciłaś do nas. Nie mamy więcej krwi, ale to nic, kupimy krew później w sklepie. W porządku, moi drodzy. I na tym na dzisiaj zakończymy. Wyszliśmy zwycięsko z pierwszego starcia z Lukrecją, ale myślę, że czeka nas jeszcze jedno, gdyż będziemy musieli dostać się do jej serca, aby raz na zawsze ją uśmiercić i uwolnić Lili z więzów krwi, które ją wiążą właśnie z Lukrecją. Bez tego, jeśli tego nie zrobimy, Lili nie będzie mogła w pełni odzyskać nad sobą kontroli, także musimy się tego podjąć, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku i mam nadzieję, że serce Lukrecji w jakiś sposób doprowadzi nas do dalszych informacji związanych ze wspomnianymi dostawami z Imitzich, aby podążyć ich tropem i spróbować odnaleźć Aneskę. Także ja już wam na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się ciepło, nie zagubcie się nocą i dobranoc.